I powracamy na Stadion Narodowy po wrześniowym spotkaniu z Wyspami Owczymi 2-0. Tak samo poprzednie spotkanie się zakończyło. Dzisiaj rewanż z Mołdawią. Witamy serdecznie. Dzisiaj Polska zmierzy się z Mołdawią po raz drugi na tych eliminacjach. Poprzednie spotkanie na pewno nie wspominamy najlepiej. 3-2 dla reprezentacji Mołdawii. Wielki dla nich sukces, ale Polska niestety przegrała i teraz musi walczyć o zwycięstwo, aby liczyć się w tej walce o awans na Mistrzostwa Europy. Za moment prezentowane składy, najpierw oczywiście gospodarze, reprezentacja Polski w ramce numer 1 Wojciech Szczęsny, obrona to 14 Kiwior, 5 Peda i 4 Kędziora, w pomocy 13 Kamiński, 18 Dziczek, 8 Parkwiński, 21 Wszołek i 20 Szymański, 10 Zielski z przodu, a na ataku mamy z 9 Karola Świderskiego, skąd Mołdawii, 1 Namaszko, obrona 2 Rabciuk, 5 Posmak, 4 Armasz, 3 Porano, 20 Platicza, w obronie 8 Karp, 10 Kociuk, 13 Kajmaków i w ataku 7 Jonita i 19 Nikolaeszku. W przypadku formacji Polaków to formacja 3-4-2-1? Chyba nie. 3-4-2-1. Chyba się nie mylę tutaj. Natomiast formacja Mołdawii 5-3-2 zaczyna reprezentacja Polski. Paweł Wszołek. Poprzednie spotkanie, no można powiedzieć, dla Wszołka udane, tak jak dla każdej naszej, tak jak wszystkich naszych reprezentantów. Ale czegoś jeszcze brakuje. Brakuje zdecydowanie, brakuje zaangażowania. Przyjęcie przez Mołdawię, Karp. Dzisiaj na pewno gramy na narodowym, co bardzo pozytywnie wpłynie oczywiście na nastawienie w tym spotkaniu. Uwaga, groźnie Nikolaeszku. Oczywiście zatrzymuje to Peda. Zawodnik, który w mojej opinii dobrze pokazał się w spotkaniu z Wyspami Owczymi. No kreuje się nam tutaj, szykuje się nam tutaj nowy obrońca. Faktycznie nie został powołany Bednarek, także potrzeba tutaj kogoś, kto tego Bednarka zastąpi. Patryk Dziczek, Marchwiński, podanie do Świderskiego, Zieliński i odegranie. Znalazł Wszołka, biegnie skrzydłem, jest Zieliński, Piotr Zieliński, 1-0. Pierwsza bramka w tym spotkaniu. Zdobywamy bramkę na prowadzenie w 21 minucie. Piękna komunikacja między Wszołkiem a Zielińskim, ale również wszystko tutaj działało, jak i środek pola, jak i skrzydło, no i atak. Z przodu właściwie gra Zieliński, więc za Świderskim mógł zagrywać, zdecydował się na strzał, mamy 1-0. Miejmy nadzieję, że to właściwie wystarczy, żeby to spotkanie wygrać. Oczywiście, jeśli dobrze by rozegrać to spotkanie, również można na Mołdawii nabić gole, a bilans się tutaj liczy. Bo walczymy właściwie z Czechami, +4 bilans dla Czechów, a Polska bilans aktualnie, różnica bramek to wynosi u nich 0. Jonita, Karp, Rabciuk, zaraz będzie tutaj groźnie. A, jednak nie udało się tutaj Mołdawom szczelić. I już pressingiem Jonita. Odegrał do tyłu Karp. Jonita. Dość komu ta piłka uciekła. Teraz nowi od bramki Wojciech Szczęsny. Posiadanie oczywiście dla reprezentacji polskiej, ale to też nie jest równo, bo jakby to przybliżyć, to bardzo podobne są te wartości procentowe. Tutaj teraz akcja Karol Świderski i gol! Mamy drugą bramkę. Że o to tutaj chodzi, żeby pokonać zespół słabszy od siebie wysoką różnicą bramkową.
żeby też nadrobić, bo bilans mamy słaby. W ostatnich występach bardziej braciliśmy bramki niż te bramki zdobywaliśmy. Także bardzo dobrze, że pada już kolejna bramka. Doskonała współpraca między Zielińskim a Świderskim. Też tutaj widać ewidentnie, że jest to na plus. A wznowiam od środka Mołdawowie, chociaż przed chwilą mieliśmy poważną akcję Mołdawii. Można by było rzec, że naprawdę Mołdawia w tym spotkaniu jeszcze wyrówna. Jednak Polacy pokazali, że tak naprawdę jeszcze mają szans, że już Mołdawia nie ma żadnych szans. No ale pamiętajmy, tutaj spalony, przecież Mołdawia cały czas atakuje. Wojciech Szczęsny. Znowu od bramki. Największy dystans w tym meczu 40 metrów, przebieg Junita. No nie dziwię się, tutaj zawodnik, który tutaj naprawdę walczył o zdobycie bramki, nie udało się. Na Mołdawii Kociuk, próba zagrania tam do Rabciuka. No i Polska, Kamiński, Karol Świderski, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański. Jest Świderski i będzie rzut rożny dla reprezentacji Polski. No Polacy cały czas atakują. Myślałem, że Mołdawia wyjdzie z większym nastawieniem, ale 2-0 to też jest bardzo niebezpieczny wynik, ale raczej na narodowym się tutaj nie nanosi na wyrównanie. Prędzej można by rzec, że tutaj Polska strzeli więcej bramek. Broni to na maszko i kończymy pierwszą połowę. Czy już sędzia zagwiżdża? Tylko 2 minuty miały być doliczone, a zostały doliczone w zasadzie 7 minut. Taka sprawa. No 2-0. 2-0 było w Kiszyniowie. Może dzisiaj Polska wygra. Ale jeszcze nie koniec meczu. Dopiero kończymy pierwszą połowę. Statystyki wyraźnie pokazują, że Polska dzisiaj w tym meczu lepiej się zaprezentowała. Ale mecz się jeszcze nie skończył. I wznawiamy. Druga połowa spotkania. Akcje rozpoczynają teraz Mołdawowie. Nikola Eszku otrzymał to Kiwior. Nie, to nie był Kiwior, przepraszam, nie wiem kto. Pewnie teraz w kibuce Kiwior. Kamiński, Świderski, biegnie skrzydłem. Jest dośrodkowanie w pole karne. Błąd teraz Mołdawów. Stracili piłkę we własnym polu karnym. Mark Fiński. Zieliński będzie strzelał, czy będzie kolejna bramka? Jest 3-0. Mecz już na spokojnie. Mecz jest wygrany. Ponownie zobaczmy tę powtórkę. Mołdawowie oddali piłkę na życzenie. Grzechem byłoby tego nie wykończyć. I bardzo dobrze w tej sytuacji zachował się Piotr Zieliński. Piękna bramka. Jonita. Oczywiście Mołdawowie tracą, chociaż jeszcze mieli okazję. Wszołek, Kędziora, Peda, Dziczek, Peda, Kiwior, Sebastian Szymański, 20-30 minut do końca. Zieliński, jest jeszcze Świderski zablokowany ten strzał. No, dzisiaj inna Mołdawia wyszła na to spotkanie. Kompletnie. Marchwiński, Szymański, Świderski zatrzymany, jeszcze się utrzymał. Jeszcze skrzydłem Kamiński. Dośrodkowanie w pole karne, Świderski! Wybijają to Mołdawowie. Mołdawianie. Szymański, Wszołek, Zieliński. 15 minut do końca. Szymański na skrzydło do Kamińskiego, ten odgrywa. Szymański, Kamiński i Świderski, 4-0. No by tak dzisiaj o 21:00 takim wynikiem się kończyło spotkanie, na pewno byłoby fajnie zobaczyć. Ale no 4-0.
znalazł się we właściwym miejscu, w właściwym czasie i strzelił tę bramkę. Chyba jego druga w tym spotkaniu. Zmiana w drużynie Mołdawii, za Kociuchę wchodzi Taras. Armasz, Zenita, Karp, Armasz, Jonita. Jest okazja dla Mołdawów. Bramki nie ma, chodzi jeszcze Karp. Łatwo tę piłkę stracił, a polska kolejna akcja. Zieliński, Świderski. Świderski. Traci. Karp. Posmak. Jonita. Koleżku. I co to będzie już koniec? Jeszcze 2 minuty. Piłka leci w aut. Który będą tutaj wykonywać Mołdawowie. Karp. Próbuje skrzydłem. I już piłkę traci. Dzisiaj pięknie Polacy odgrywają się w tej symulacji na Mołdawach. Dwa gole Zielińskiego, dwa gole Piotra Siderskiego. Miejmy nadzieję, że tak będzie dzisiaj o 20:45 w realnym meczu. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i do usłyszenia w kolejnych symulacjach. Dziękuję i do widzenia.